No cześć, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta, to już piąty odcinek i zaczniemy od czegoś wyjątkowo fajnego. Intro dopiero będzie za kilka odcinków, więc teraz sobie wyobraźcie intro. Minecraft. Tak jest, dzisiaj pokażę wam mój dom. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Zbieramy się tak nieśmiało, jestem ja. Jest Jasiozaur. No i moi drodzy, zbieramy się powoli. Jest nas w ogóle więcej, bo oczywiście cały czas dodajemy co bardziej wybranych z was. O, tam Jasiozaur płynie. Na swoją wyspę zapewne. Coraz więcej osób dodajemy. Natomiast fakt faktem, robimy to powoli, bo chcemy, by to wszystko było, wiecie, zrobione skrupulatnie i zrobione dobrze. Powstała również kopalnia, jak widzicie. A, mój dom! A, teraz nie widać mojego domu. Super. Zaraz wam pokażę, albo właściwie już tam powinienem powoli iść. Bo zaraz Jasiozaur będzie krzyczał, że już powinniśmy spać. Tu w ogóle będzie Nether. To jest czyjaś chata, więc do czyjejś chaty nie będę tutaj się wkradał. To jest niczyja chyba chata, ale skrzynia jest pusta, więc kurde słabo. Moi drodzy, na przykład wiecie, dom Glidera, nie ruszać. Szkoda by było, gdyby Glidera dzisiaj z nami nie było, bo nie będzie z nami dzisiaj Glidera. Bo już pisał, że jakiś trening ma czy coś. Czy Glider? Aha, to jest dom Glidera. A czy ten dom ma tu wejście w ogóle? Dobra, czas wam pokazać może moją chatę, bo ona zaraz zniknie. Tylko kurde głodny jestem. To może dzisiaj się przy... ten... Nie chcę ziemi. Chcę łóżko, spanko, albo... Albo iść do mojego domu, tam jest łóżko, spanko. Tu coś jest, tu nie ma nic. Kurde, co te wioskowe ekipki tu nic nie mają w tym domu? No nawet łóżek nie mają. Jeszcze tam coś jest? Nie. Co tu się w ogóle... Co tu się... Ej, chłopaki, co wyście tu wybudowali? Wow, i tu są łóżka. Nie wiem, czy to dobrze robię. Może jest jakieś inne wejście. Szklarnie tutaj mamy z łóżkami. Patrzcie, jakie w ogóle świetną rzecz wybudowali. No. Masakra, super. Aha, to się otwiera, ja tu chciałem niszczyć, nie? Spoko. Kurde, a tam patrzcie, już zombie nade mną były. No to pięknie, mam tu farbę. Wybaczcie, no musiałem sobie wziąć, bo ja głodny jestem. O, chrup. I ja idę spać. Śpi. Ja śpię, moi drodzy, zobaczymy zaraz, więc zaraz wam pokażę mój dom, wybudowałem sobie dom, zrobimy sobie tak, jak to się robiło kiedyś na Yo MTV Rapsach, zwiedzanie domu zaraz będzie, opowiem wam wszystko, co tam mam, tak jest, moja pierwsza minecraftowa chata, nie jest na pewno popisowa chata, to zaraz szybko zobaczycie, już widzicie, nie, jeszcze nie widzicie, ale tak jest, nie wiem co, nie, ostatnio to było, kurde, czemu tam się zombie palą, widzicie, ten pomost jest mój, wiadomka. Ej, nie atakujcie zombimi tu żadnych moich pobratymców. Kurde, dobra, może sobie jeszcze weźmiemy trochę trzciny, pozbieramy, czy co to nie jest. Ja się cały czas uczę, więc musicie mi wybaczyć, że dużo rzeczy nie wiem. Jeżeli mnie oglądacie stale, to wiecie, że ja się uczę, jeżeli mnie nie oglądacie stale, to dzień dobry. Patrzcie. No, to jest mój dom, tam, na górze, serio. Glider jak zobaczył, powiedział, co to jest, no to jest mój dom tam, nie? Jest podpisane klocko... Czemu klocko zaura? To powinno być klocko graura. Jak to się zmienia? Kurde, nie mogę tego zmienić już? To nie ja wybudowałem właśnie, to chyba wybudował Glider. Może mi tam zapas z jedzonkiem zostawił. Idę obczaić, co mi tam Glider zostawił. Fajnie byłoby coś podjeść, bo już patrzcie jak mi ucieka. Nawet coś tu napisał, więc zaraz zobaczymy, co on tu mi napisał. Latryna, aha, uwaga, można wejść tylko za zgodą Glider. Ale Glidera dzisiaj z nami nie ma, ale co jest? Kurde. No jest ten, ale... A tu są drzwi, kurde. Glider się wścieknie. Załatałem to stołem, okej. Tego się nie spodziewałem. Co tam będzie? To jest lawa. Patrzcie. A nie, to jest stół rzemieślniczy. Kurde.
Na co mi łódka? Nie chcę twojej łódki, glider. Nie, 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 nie. Zobacz stąd. Szybko. Nie chciałbym się, wiecie, w kiblu utopić. 4, 3, 2. I bam. Nastyk, dobra. Proszę, zamknięte, glider się nie kapnie, no chyba, że po tym, że mu stół rzemieślniczy wrzuciłem zamiast tego. Dobra, w ogóle gdzie są wszyscy dzisiaj? Gdzie są dzisiaj wszyscy? Miało być nas dużo. Tak jest, moi drodzy, są schody do mojego domu. I teraz tak. Możecie tu wrócić za 5 minut, spokojnie, bo to tyle potrwa. To jest taki system antywłamaniowy, w sensie bardziej zniechęcający. Żeby komuś się tu chciało wchodzić. Ale wy już zaraz ze mną wejdziecie i zobaczycie moją chatę. Oczywiście chata będzie rozbudowywana, to sobie nie myślcie. I tam więcej rzeczy będę rozbudował u góry. Tymczasem. No wysoko. W ogóle pierwszy raz tutaj z wami skakałem z tej góry i faktycznie... No jest widoczek, nie myślałem, że to jest aż tak wysoko. Patrzcie, jak ładnie w ogóle. Czemu tu tak mało się mapę wczytuje? Są jakieś ograniczenia serwera? Napiszcie mi. Gdzie jest reszta w ogóle? Spokojnie. Zaraz się rozkręci. No kurde, żebym sam nie padł bronią swojego własnego domu i nie spadł stąd. O, jesteśmy już. Tam. Tak jest, to jest widok z mojego domu. Kurde, niedaleko chmurek, trzeba by tu wybudować się do chmurek może, nie? Fajnie by było. Czy chmurki są na różnym poziomie? Nie wiem. To jest mój dom i w ogóle nie zamknąłem drzwi, więc tak wygląda z zamkniętymi drzwiami. Mam tu taką skrzynkę, w której mam miecz na przykład i już nie mam nic aktualnie tam. Mam takie okna, bez szyb, model bez szyb aktualnie. Czekajcie. Mam też, spójrzcie, trochę bruku i sobie tu będę dobudowywał z niego, nie? Mam mało tego bruku niestety, więc już nie poszaleję, ale kiedyś będę miał więcej bruku i poszaleję. Także tu są drzwi, tu jest jeszcze tak, bo tu oczywiście będzie rozbudowa. Tu mi brakło na przykład klocka na rozbudowę. O, drugie okno. Okien mam dużo, bo musi być jasno w domu. No to teraz zapraszam was do mojego domu. Schody są utrudnione, no bo jak widzicie nie ma tutaj przed samym tym, no ale nie może być, bo wtedy bym stąd nie wyskoczył, prawda? Waga, weryfikacja? Nie, nie wyskoczyłbym stąd. No, także nie może być ten, więc wejście do domu niestety jest, o, takie. Są drzwi, te, z które przechodzę, więc jestem jak niewidzialny człowiek. Proszę, mamy dwa okna, trzy, cztery, tak jak mówiłem. No jest tutaj też łóżko, na którym śpię normalnie. Jest latarnia, żeby mi w nocy było jasno. Jest drabinka. I drabinka prowadzi mnie na dach. I tu zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek, więc to już widzieliście. Jeszcze za dużo rzeczy zrobić nie mogę. No bo nie mam w sumie z czego. Aktualnie potrzebowałbym jedzenia, więc chyba muszę ich popolować na marchewki, nie? Napiszcie mi, jak wam się podoba mój dom. To jest mój pierwszy dom. Dobry skok. To jest mój pierwszy dom, więc musicie mi wybaczyć jako tako. No uczę się dopiero w Minecrafta i w ogóle. Natomiast wiecie, to nie jest dom moich marzeń. Nie myślcie sobie, że to jest dom moich marzeń. To nie jest ten program. To jest program Odwiedzamy mój dom, a mój dom. Dom, a teraz będzie program Pimp My Dom. Albo bardziej w przyszłym odcinku będzie Pimp My Dom. A teraz fajnie było jakichś materiałów pozdobywać. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Czy ty Tubylcze, możesz mi oddać ten? Mamy też kopalnię. Kurde, pokażę wam te kopalnie może, nie? Patrzcie, ile schodów się chłopaki nakopali. Przypuszczam, że to głównie jasiozaur. Ej, straszne dzisiaj puchy. Myślałem, że kurde, jest nas ile? 5-6 osób już na serwerze? Z tego co wiem, to wszyscy wiedzieli, że gramy. A nikogo tu nie ma. Tutaj nikogo nie ma. O, i takie są tu po bokach, to nie do końca wiem po co. Kurde, nie chciałem tu wpadać. Bo jak widzicie idziemy, lawa to nie. I takie są po bokach i mówię, nie do końca wiem po co to. Przyspieszę teraz z tym korytarzem, bo tu jest pełno takich po bokach. Znaczy, może to jest zmyłka, bo pewnie co którymś coś jest, ale no współczuję tego szukać. W ogóle czy to się kończy? To jakieś plany. Ja pokazuję widzom
Kopalnie. Ja mam wahanie, że to w ogóle ma koniec. Jeju, ile wy chłopaki w to graliście beze mnie, że takie kopalnie zrobiliście? Ej, serio pytam. Ostatnio miałem ciekawą przygodę, w sensie wczoraj graliśmy. O, jest koniec. I tyle? Aha, no to fajnie, to zaraz wracamy. Opowiem wam anegdotę, żebyście się nie nudzili. Czy to jest w ogóle po tych bokach? Chyba nie bardzo. No. Nie wiem w ogóle po co wam są te boki. No. Ciekawy faktycznie instrument. Także, kurde, no właśnie, ja potrzebuję trochę rzeczy do tego, nie? Po co to i po co to? Nie wiem, mam nadzieję, że teraz nie przeszkodzę chłopakom w kopaniu. I w ogóle wczoraj było ciekawe, bo zacząłem grę gdzieś w kopalniach, w ogóle byłem sam. Była noc, nie mogłem spać, nie miałem łóżka, nie miałem nic. I kurde, przypadek był taki, że wiecie, nie miałem jedzonka, miałem mało serduszek i wołałem chłopaków na pomoc. I Jasiozaur z Gliderem przyszli i mnie uratowali. Ale w ogóle nim to było, to nie miałem kilofa, nie miałem w ogóle nic. Gołymi rękami się kurde kopałem przez kamień do góry, nie? I wiecie co, wykopałem się. Z pomocą też chłopaków, ale wykopałem się. Że było zabawne, później pierwsze co jak się kopał Glider, szedł i mnie zabił, bo mnie walnął kilofem i umarłem. No ale wiecie, no czasem trzeba ponieść ofiarę, żeby było fajnie. Ale ja się uśmiałem, więc luz. Ale mówię, kopanie gołymi rękami w kamieniu, wow. Czekajcie, to taką cegłę zbieram. Nie chcę z tego dziadostwa. Tego dziadostwa nie chcę. To jakiś tajny tunel. Zapamiętajcie, 148 skręt w lewo. Potrzebuję tego. O, tutaj podbudujemy trochę. I powiem wam szczerze, że wczoraj był znacznie ciekawszy odcinek niż dzisiaj. A jak mówię, wczoraj nie nagrywałem, po prostu chciałem sobie wczoraj podbudować domek. I znów nie mam kilofa i trzeba by sobie kilof zbudować. Ale znów nie mam, nie pamiętam czego się już robi kilof. Nie mam kilofa innego, nie? Nie mam. Mam łopatę do kopania ziemi, ale ja nie potrzebuję ziemi. Świetne, jak znacie kopalnia. W ogóle jeszcze jest druga, ale aha, ją widzieliście na poprzednim odcinku, więc to o nim będę gadał. Gdzie to jest wyjście stąd? Okej, za tą lawą było, nie? Tu będzie wyjście. Tak jest, bo tu się schodziło. To jest stół rzemieślniczy, to mnie nie interesuje. A tutaj... Tutaj coś się kopie, pa. Tajne pomieszczenia z nietajną lawą. Wow, zombie. Creeper, przepraszam. A, widzicie, już się zaczynam poznawać. No i teraz idziemy, moi drodzy, długo do góry, długo. Kurde, zaraz znowu z głodu padnę, dajcie mi jaką marchewkę. Nie wiem, czy się dzisiaj wszyscy podzieli, nikogo tu z nami nie ma dzisiaj. W sensie z tym ja i Jasiozaur tylko, no szkoda, pewnie chłopaki powchodzą jak ja powychodzę. I przestanę nagrywać. A, nie napisałem w ogóle Jasiozaurowi, że się nagrywa. Ciekawe, czy się kapną. Okej. Idę szukać jedzenia. Nie, to są glony, to nie. O, tu jest jedzenie. Kurde! O. I już mam jedzenie. Marchewkowy chłopak będę, pojem marchewek. Mocno wegetariańsko, bardzo dobrze. O. A Jasiozaur coś zasadził. Kurde, idzie noc! Cześć spać! Serio, czemu tu tak często chodzi spać? Chodzi spać częściej niż w prawdziwym życiu. To nie jest dobre. To też wcina marchewki. No i bardzo dobrze, wege party się zrobił. Dobra, gdzie jest ten stół rzemieślniczy? Gdzieś tu był stół... To był stół? Nie. Idziemy pokopać. Nie mam kilofa. Patrzcie co zrobi Jasiozaur. Pa. Pa. Co? Nie da mi kilofa? Zazwyczaj jak mówisz czegoś nie mam, to chłopaki mi rzucają. I miło z ich strony, a on tup. Gdzie on płynie? On płynie do domu? Czemu on w ogóle skacze? A, bo skacze się szybciej niż ten. A nie, będę wam pokazywał jego wyspę. Nie wiem, czy ja się dał sobie życzę, byśmy... Czy on mnie zaprasza? Chyba mnie zaprasza. Czy chyba sobie życzy, żebym pokazał wam jego wyspę. Patrzcie, nie będę wam dzisiaj jak ostatnio na łódce tytanikował,
Ale widzicie, tam jest mój dom. No, fajnie, już się nie mogę doczekać, że go rozbuduję. Można powiedzieć, że takie trochę miasto w chmurach, dom w chmurach. W ogóle, kurde, na początku myślałem, że będę mógł się nawet na chmurze wybudować, ale przypuszczam, że nie, że nie będę. O! Patrzcie, to jest w ogóle dom Jasiozaura. I ostatnio w ogóle... pożyczyłem stack Dirta, oddam. Co to jest stack Dirta? Ostatnio mu coś tu zrobiłem. Kurde, on mi glebę rzucała, miał być kamień. No to po co mam iść kopać, jak... W ogóle będę bogaty teraz. On w ogóle... Czy on mnie słyszy? Bo kurde, mieliśmy dzisiaj Discorda. Jest z tym trochę problem. Ale tak czy siak... No i nie mogę mieć. Bruk... Aha, bo kijków nie mam. Jasiu, kijków nie mam. Kijki masz. Natomiast nie ma tego Discorda. No kurde... Bezczelnie, trzeba muszę szukać te walichy. Nie ma kijków. Nie mogę zrobić. No nie mogę zrobić. Gdzie jest kijek? Kurde, mogę zrobić. Patrzcie, ile będę miał teraz tych, nie? Dobra, co on tam? Patrz, mam to. W ogóle, a co Morgany? Ostatnio mi Jasia zagrał muzykę. Muzykę swojego ludu. Dobra, idziemy spać czy coś? To ho. Czemu się za nie idzie? No szkoda, że je nagrywałem wczoraj, bo naprawdę wczoraj było mega fajnie wesoło. Dzisiaj ty... Okej, no i dobre. Na co mi taki potężny kilof? Kamienny mi starczy może. Kurde, kiedyś się zrobię mocniejszy. Ja już umiem robić rzeczy. Co wy myślicie? Ale nie mam w ogóle, ja nie mam w ogóle czegoś takiego jak, patrzcie, ja mam tylko kamienny. To jak ja mam stalowy zrobić? Czemu on to zabrał? Ja tam w toalecie jest zmontowany, jakbyś chciał. W toalecie jest zmontowany, słuchaj. Jestem. Czy mnie w ogóle widzi, że ja jestem? Nie wiem. W toalecie jest zmontowana maszyna do robienia, także... no. Piszcie mi, co myślicie, że można by w moim domu polepszyć. Poza wszystko, mnie się podoba. Patrzcie, no mnie się podoba. No, totalnie. Dom marzeń. Dobra, kurde, są złole. Trzeba ich pozabijać. Nie. Żartowałem. Czemu on nie zniszczył wyspy? Mam gacie. Czy wybucha? Nie wybucha, dobra. Doświadczonko! To już się dowiedziałem, to jest doświadczonko. Idziemy kopać, ale po, czy Minecraft polega na kopaniu? Kurde. Tak czułem. Kurde, kolejny. Jasiozaur! Gdzieś ty po las. Wcinaj marchewki w locie. Ale patrzcie, prawie level nastukałem. Wybuch był tam, Jasiu. Wybuch był. Tam. Wybuch był. No. Czemu on tu kopie? Tu mam kopać? Dobra. Ale pochodni nie mam. Przydadzą mi się materiały, to na pewno. O, fajnie, właśnie mi mówi, że nie mam tego też, a mi się przyda.
Ja mam pytanie podstawowe. Czy w Minecrafcie, jak nazwa wskazuje, chodzi o kopanie kopalni? Ale co to są surowce, tak serio, bo... Aha! Surowce są na te lepsze brońki, te lepsze rzeczy, prawda? Dobrze myślę? Bo na przykład co to teraz zebrałem? Kurde pacie, co to było? Granit? Szkoda wiedzieć, co właśnie wziąłem. Ja się zaurzucę tego. Dobra, nic nie widzę. Czy ja to w ogóle to zbieram? Czy ja już jestem przepełniony? Kurde, jestem przepełniony. Nie chcę być przepełniony. Łopata. Out. Nie kilof. Sadzonka akacji. Sadzonka świerku. To chyba są ważne rzeczy, nie? Drabina to na pewno jest ważna rzecz. Tory, out. Nie chciałem tego brać. Po co to jest? Jak zbierzesz jakąś rudę, to do pieca. Ale że ja? Świerkowa klapę mam nawet. Wow, mam sztabki żelaza. I co z tego? Nie kumam. Ale dokonałem postępu, nie? No to jak dla mnie spoko. Proszę. Wypełniamy. Kurde, jasiozaur, dałbyś jaką pochodnię. Tylko rudy, na przykład jak masz rudę żelaza, to do pieca. Skąd ona wiedzieć, co to jest ruda? Nie mam rudy. Jest! Co teraz? Otworzy się coś, pa. Co mi się wytworzy? Kurde, dalej się tworzy, zaraz postoję. Nie? Ale to zero tak trzeba czekać. Czy na przykład mogę teraz odejść? Nie muszę odchodzić. Ta, patrzcie. Ej, fajne. Dobra, patrzcie, co w ogóle mogę mieć. Mogę mieć nożyczki. A to co mogę sobie do zbroi? Do zbroi muszę mieć dużo rzeczy. Aha, bo mi się tu pojawiają nowe rzeczy łącznie z postępem. A patrzcie. Kurde, zaraz będę miał zbrójkę. Ale chciałbym mieć też pochodnie. Gdzie jest pochodnia? Proszę mnie dać pochodnie. Nie ma, nagle już pochodni. Nie, robię pochodnie, dobra. No ja nie mam pochodni. Ale mam, Pacie. Jej. I w ogóle i buty jeszcze chcę. Co mam zrobić, żeby mieć buty? 4 potrzebuję. No ja poczekam. Nie poczekam. Bo nie mam na co czekać. O to chodzi w Minecrafcie, żeby kopać. No dobra, no ma to jakiś sens, nie? Dobra, widzę Jasio, że tu nic nie ma, ale tu nic nie widzę. Dałby jakąś obuś pochodnię. Dobra, moi drodzy, no co by nie było, może dzisiaj nudny odcinek, który gdzieś powolnymi krokami dobiega końca, ale zrobiłem prawdziwy postęp i to nie tylko taki w grze, ale też w prawdziwym żyćku. No dzięki za pochodnie. Co to jest? Co to było? Co właśnie zebrałem? Lazaryt! Znam tylko latrynę. Ja się wal więcej tych. Wal więcej pochodni. O nein! Ta z lawa. Ale spokojnie.
Co nie da się kopać? Mówisz, bo zazdrościsz. Wow. Aha, bo się bo ja tam wpadnę. Jak on to zrobił? W ogóle właśnie, skąd masz taką moc nagle rzucania wody? No jak mam sobie lepszy kill-off zrobić? Dobra, mówię, trochę Minecrafta odkryłem. No ale nie mam lepszych kill-offów. Kamienny kill-off. Jest żelazny kill-off. No to stapkę jeszcze potrzebuję i no. Nie chciałem torów, kurde. Mogę tory wyrzucić do lawy? Tam se leżcie. Nie mam już rudy. O kurde. No nie mam. No to co ja mam zrobić? W sensie muszę poczekać, nie? Kopiemy dalej. Nie kopiemy dalej. Jasiu, to jest koniec. Koniec drogi. Koniec naszej wycieczki. Pa, co tu się dzieje? To ty kop tu, ja kopę tu. My kopiemy dwójkami. Nie no, nie mamy przeciwko, nie, ale... Czemu słyszę takie pochrumkiwania? Niepokoją mnie te pochrumkiwania. W sensie tam, gdzie byłem, czy... Myślę, że rozumiemy się dziasiem bez słów. I ona myśli tu. Ale to jest fajne, relaksujące, powiem wam szczerze. Takie kopanko. Ej, Jasiu, kurde. Biorę twoją pochodni. Nie biorę twojej pochodni, bo nie mam gdzie jej wziąć. Weże wywal piaskowca, okej. Proszę. Wow, patrz Jasiu, co mam. Pa. Czy to jest właśnie coś... Nie wiem co to jest, ale jest czerwone i jest tego dużo. I wygląda jak płatki śniegu. Pewnie zużywa kilowe jak szalone. Nie podobają mi się te dźwięki. Ale podoba mi się tu to. Kurde, no Minecraft w ogóle teraz nową jakby warstwę popularną na mnie zyskał. I bawialną. Ja myślałem, że się tylko buduje i tak się chodzi, zdobywa, wiecie, drzewko, tu coś się zdobywa, że mieć budulec na budowlę, to też oczywiście, ale kurde, tu się też robi rzeczy. Co to w ogóle jest? Tego nie wykopiesz kamiennym. Jak nie wykopiesz? Jak wykopałem. No, zazdrościsz mi, Jasiu. Nie no, żartuję sobie. Nie, ale serio, to jest granit? Chyba tak, nie? Aha! To nie jest granit? No to się nacieszyłem, a wy się pewnie pośmialiście. No to trzeba. To czerwony kamień był. Brzmi drogo. Dobra, moi drodzy, no cóż, ja się właśnie z wami żegnam powoli. Bo zdemotywowało mnie to. Na dzisiaj kończymy. No dzisiaj mówię jakoś mało ludzi, ale finalnie i tak wyszło wesoło, weselej niż chciałem. Pod koniec szczególnie.
Dzięki, że tutaj dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach też będziecie. Mam nadzieję, że tutaj będzie ciekawiej. Ze względu na to, że... kurde, nie o to chodziło. Dobra, zgasienie światło. Że może będzie nas więcej i w ogóle. Dzięki dzisiaj, że byliście. No i do zobaczenia wkrótce. Bye!